Cześć, z tej strony Ania Lucińska i kanał Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli ten kanał Wam się podoba, a już teraz rozpoczynamy nowy odcinek Lucińska Shows. To obecnie jeden z najfajniejszych samochodów na rynku. To jest jedna z tych rzeczy, która w tym aucie Was zaskoczy. Bagażnik, pojemny bagażnik, 390 litrów. No, zobaczymy, czy moja czerwona walizka się zmieści. Jest czerwona walizka, dawno jej nie było. Pod kolor pasuje idealnie. Sprawdzamy. No patrzcie, idealnie. W tę stronę, czy... W tę stronę się mieści. O, i tu jeszcze spokojnie jakieś dwie takie małe walizeczki też by się zmieściły. Ja też bym się tu zmieściła. Mogę nawet spróbować. Zobaczmy, czy się zmieszczę. No, uwaga. Uwaga. Pyk. 390 litrów to prawie jak... O, patrzcie. Ej, no zmieściłam się. Ale to nie jest rodzinne auto. Nie. Wiecie dlaczego? Już Wam pokazuję i mówię. To nie jest najważniejsza cecha tego samochodu. Bo to jest BMW M4. Szeroki, mocny, kompaktowy, z napędem na tylne koła, jak się okazuje z pokaźnym bagażnikiem. Według miesięcznika Frajda za kółkiem jest to obecnie jeden z najfajniejszych samochodów na rynku. Małe M-ki zawsze były zadziorne. Jeden M-Coupé było majstersztykiem. Poprzednia generacja M2 no też jej niczego nie brakowało. To były samochody, które sprawiały, że ich właścicielom uśmiech nie schodził z twarzy. A czy nowe M-ki sprawią, że zamienimy się w życiowego wesołka? Na początek sprawdźmy, jak ona się prezentuje. To zacznijmy od bioder. Ale nie od tych samochodowych bioder. Bo to właśnie te samochodowe biodra, czyli nadkola, sprawiają, że M2 jest szersza aż o 5 cm od klasycznego modelu serii 2. No i pozostajmy w świecie liczb. I tak na przykład rozstaw kół w M2 odpowiada rozstawowi kół w BMW M4 i jest o 4 cm większe niż w poprzedniku. Przy długości 4,58 nowe M2 jest dłuższe od swojego poprzednika aż o, uwaga, 12 cm. Jest też od niego szersze i niższe. A wracając na chwilę do M4, to nie tylko osie pochodzą z tego modelu, ale też silnik, kompletne podwozie i przeniesienie napędu. O. Boy, that escalated quickly. Co do wyglądu, to mi się podoba, szczególnie kolor. Ale auto prezentuje się naprawdę przepięknie, tak muskularnie, dojrzale, jak taki prawdziwy, dojrzały facet, który wie, czego chce, a nie jakiś tam podlotek. Ale wiecie co, dojrzewanie ma jednak jedną wadę, bo M2 jest, waży 1700 kg, jest cięższe od poprzedniego M2 Competition o 150 kg i waży tyle samo co M4 z manualną skrzynią biegów. Także to dojrzewanie jest ciężkie. To zostajmy na zewnątrz i zobaczmy, co kryje się pod maską. Proszę bardzo. Rzędowa szóstka biturbo, 3 litry pojemności, 460 koni mechanicznych mocy, żywcem wzięte z BMW M4. Moi drodzy, bierzcie, kupujcie i delektujcie się tym napędem, póki jeszcze jest i póki jeszcze są dostępne. No i tym dźwiękiem. Lovely stuff. No zobaczcie tylko na te rury wydechowe. To nie jest tofu. To jest jak taki krwisty stek. Nie wiem, czy wiecie, ale jest to jeden z nielicznych sportowych samochodów, który możecie kupić z manualną skrzynią biegów. Tak, BMW M w 2023 roku z napędem spalinowym i z manualną skrzynią biegów. Zamierający gatunek. Akurat ten egzemplarz mamy z automatyczną skrzynią, ale jeżeli macie ochotę na manualną skrzynię biegów, to nic trudnego. Też możecie taką dostać. A jeśli chcecie troszeczkę zaszaleć, miota nim jak szatan zaczął nim, to polecam Wam, abyście dobrali sobie pakiet M-Race Track. To jest dodatkowy koszt ponad 58 000 złotych, ale dostajecie za to karbonowy dach, który jest o 6 kg lżejszy od stalowego, kubełkowe fotele, przepiękna kolorystyka i przesunięcie prędkości z 250 km do 280 km na godzinę. Jeżeli chodzi o osiągi, to to auto rozpędza się do setki w automacie 4,1 sekundy, a w manualnej skrzyni biegów 4,3 sekundy. O. No to teraz czas na wnętrze. No i proszę bardzo, zobaczcie, jak tu jest sportowo, jak fajnie, taki sportowy, fajny feeling. Chyba zacznę od kierownicy, bo ona tak najbardziej tu mi się wyróżnia. Dlaczego? Manetki karbonowe, piękne. Tu mamy takie przyciski, gdzie możemy sobie ustawić takie nasze indywidualne, sportowe ustawienia i możemy je uruchomić jednym tylko naciśnięciem przycisku. Ha! Takie udogodnienia. Nawet mamy tu podgrzewaną kierownicę. Takie rzeczy, taki przycisk. Oczywiście wszystko w MC, czyli takie te ładne przeszycia, które są i tu, i na fotelach, zobaczcie, tych kubełkowych. Z kobiecego punktu widzenia mogę powiedzieć, że bardzo mi się ta kolorystyka podoba. Zawsze mi się podobała, ale jeszcze tu, w tym miejscu, jak one są tak fajnie zrobione, naprawdę robi to robotę. Te kolory też możecie zobaczyć tam na drzwiach, zobaczcie. O, w tym miejscu też. Super to naprawdę wygląda, ale przede wszystkim wszędzie wszechobecny karbon i tu, i tu, i na tych manetkach właśnie, na kierownicy, w tym miejscu. Tu nawet na panelu środkowym, proszę bardzo, otwieram, żeby to się schowało, żebyście zobaczyli, co tu się znajduje. Ładowarka indukcyjna, tu mamy, o, jeszcze na kluczyku zobaczcie, o, gdzie tu widziałam, o tu. Też są oczywiście M-kowe barwy. Możemy cup holdery tu, czyli jakieś picie sobie schować. Tu mamy tam taki mały schowek. No i tu ta manetka od zmiany, no ten taki lewarek od zmiany biegów. Bardzo też fajny ten charakterystyczny czerwony przycisk start. No i w ogóle tu się czuję tak fajnie, sportowo, z takim, mogę powiedzieć, kobiecym, sportowym zacięciem. Jeżeli chodzi o tył. Tego miejsca nie jest tu za dużo. Mogę powiedzieć, że mogą się tu zmieścić takie bardziej sportowe dzieci albo jedna duża osoba. W takim razie zapraszam Was na jazdę. Ach, ten dźwięk silnika. Taki ciepły, basowy, energetyzujący. Woo! Ach, tak to się można bawić, moi drodzy. Tak to się można bawić. To jest taki generator frajdy. Tym autem po prostu się śmiga, a nie jedzie. Ja lubię też ten dźwięk, jak te biegi się zrzucają na niższe albo na wyższe. To jest takie... O. To auto jest szerokie jak M4, ale rozstaw osi jest mniejszy o 11 cm. Ale ten samochód wcale nie potrzebuje żadnych sztuczek, żeby był poręczny. On jedzie dokładnie tak, jak mu zagramy. Fajnie trzyma się drogi, można się nim fajnie pobawić. Zobaczcie, jak jest. Kurczę, wow. Sporo osób ogląda się za tym samochodem. A co więcej, kiedy nagrywałam takie małe zajaweczki na swój Instagram, to powiem Wam, że zalała mnie skrzynka wiadomości. Każdy się pytał, no jak ten nowy samochód, jak ta nowa M2, jak się to prowadzi? Szok! Już teraz wiem, dlaczego tak na niego czekaliście. BMW M2 to idealny drugi samochód w garażu. Nie potrzebujecie motocykla, nie potrzebujecie superkara. BMW M2 w zupełności wystarczy. Cudownie się tym jeździ.